Moim gościem jest Karol Lubas, jeszcze do niedawna lider GIA Lotus Race. Ostatnio nie poszło ci za dobrze. No i właśnie, jak wygląda teraz sytuacja? Dokładnie. Na ostatnim rundzie mieliśmy sporo problemów z samochodem. Przez to straciłem pozycję lidera, ale myślę, że nie jest to jakiś wielki dramat, ponieważ teraz ja jestem tym goniącym zawodnikiem, czyli mam troszeczkę łatwiej. Tor w soldy, no przede wszystkim jest tor strasznie trudny, ponieważ bandy są bardzo blisko nas, tak? Czyli jest bardzo mało małych miejsc na błąd, to jest raz. A dwa, że realne szanse na tytuł ma jeszcze 5 chłopaków, także rywalizacja jest naprawdę bardzo zacięta i poziom rywalizacji w tym roku jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Z czego wystarczy się tylko cieszyć. No i co, będziemy walczyć o tytuł, bo taki był nasz cel od początku tego sezonu. Fani starają się, jak mogą. Ja również, także będziemy walczyć o tytuł. Dobra, Karol, jak to będzie wyglądało? Jedziesz na miejsce już w środę, w czwartek, jak to jest? Wjeżdżamy we wtorek w nocy, z kolei tam jest ponad 1500 km, także będziemy jechać jakieś 20 godzin, bo jedziemy z Lawetą, także długa droga przed nami. Treningi są w czwartek, a zawody w piątek i sobotę. Czyli do przejechania są dwie kwalifikacje i dwa finały. Dokładnie tak. Czyli do zdobycia ile punktów? 140 punktów. 140 punktów, czyli jeszcze realne szanse na mistrzostwo. Mówisz, że mechanicy już pracowali nad samochodem. Rozumiem, że ostatnie zawody, ostatnie dwa wyścigi zwycięstwa Karola Lubasa. Mamy taką nadzieję, oczywiście nic nie można powiedzieć jakby przed tym, co będzie. Może się wydarzyć naprawdę wszystko, rywalizacja tak wspaniała, jest naprawdę bardzo zacięta. Na każdym roku może się nam zdarzyć błąd. Będziemy się starać, na pewno.